Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj do Tomaszowa Mazowieckiego. Jesteśmy na arenie lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Ten piękny obiekt już gościł najważniejsze światowe imprezy w łyżwiarstwie szybkim, a także w short tracku, łącznie z Mistrzostwami Świata i Pucharami Świata. A dlaczego dzisiaj zaprosiłem Was tutaj do Tomaszowa? Dlatego, że właśnie zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie i dlatego, że trwają ostatnie starty, ostatnie sprawdziany naszych reprezentantów na Igrzyska w 2022 roku. Mistrzostwa Polski w wieloboju tym dużym i w wieloboju sprinterskim. No i wśród tych, którzy pojadą po raz kolejny na Igrzyska Olimpijskie, jest doskonale Wam znany Zbyszek Brudka, który już sobie przejechał dzisiaj 500-kę i tam chyba tylko przegrał z kolegą Bachankiem. Jest drugi na razie, no ale to oczywiście nie jego specjalność. Zbyszek, jak wiecie, wystartuje na Igrzyskach w biegu masowym, a ostatnio okazało się, że również na swojej koronnej konkurencji na koronnym dystansie, czyli na dystansie 1500 metrów. I ja Zbyszka dzisiaj tutaj złapałem tak w międzyczasie, między jednym a drugim startem. Popatrzcie na jego twarz, bardzo poważny, mało uśmiechu, no może teraz troszeczkę w końcu. Zbychu, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak ty się czujesz, powiedz, przed wylotem najpierw do Pekinu, bo macie teraz przecież taki czas troszeczkę nerwowy. To wszystko, ja nawet do ciebie nie mogę podejść, bo wszystko jest związane z COVID-em, z obostrzeniami. No i teraz pewno wszyscy, tak nie tylko ty, ale również twoje koleżanki i koledzy, myślicie sobie, ojejku, co tu zrobić, żeby kolejny test okazał się negatywny, żeby nie było pozytywnego, żeby nie było żadnych przeszkód w tym wylocie do Pekinu. Jak ty sobie z tym radzisz? Zgadza się. Mam mieszane uczucia, bo z jednej strony cieszę się bardzo, że za chwilę mamy Igrzyska Olimpijskie, te moje upragnione czwarte igrzyska, po których zakończę karierę swoją sportową. A z drugiej strony ten czas niepewny, który musimy być pozytywnie, negatywni, jak to nazywam, z racji tego, że obowiązują pewne obostrzenia wszystkich zawodników. Także no jest to dla nas ogromny stres, który myślę, że każdego dotyczy, każdego zawodnika. Te igrzyska będą zupełnie inne, no ale tak naprawdę no muszą takie być i trzeba się do tego w jakiś sposób dostosować, żeby na nie pojechać. No dobrze, Zbychu. Jak powiedziałeś, będziesz kończyć swoją karierę. Właściwie już był taki moment, że nie startowałeś, prawda? I skupiałeś się na edukacji, na swojej pracy zawodowej, w straży pożarnej, w państwowej straży pożarnej, ale jednak postanowiłeś wrócić na tor. Powiedz mi, po co ci to było tak naprawdę? Dlaczego to zrobiłeś? Bo ja słyszałem, szczerze mówiąc, różne komentarze, tak? Jedni podziwiają Zbyszka Brudkę, bo o kurczę, no facet jeszcze podejmuje rękawice, próbuje uzyskać taką dyspozycję, która sprawi, że będzie mógł pojechać na Igrzyska Olimpijskie. A byli też tacy, którzy stwierdzili, właściwie po co to jest Zbychowi? On jest mistrzem olimpijskim i teraz troszeczkę to jest takie rozmienianie się na drobne. Co odpowiesz takim ludziom? Zgadza się. Ja przede wszystkim zrobiłem to dla siebie i z racji tego, że oficjalnie nie zakończyłem swojej kariery sportowej, powiedziałem, że jeżeli będzie taka możliwość, żeby się przygotować do kolejnych igrzysk, ja to zrobię. Nadarzyła się taka okazja, że igrzyska, moja przerwa trwała zdecydowanie dłużej niż zakładałem. Do igrzysk było parę miesięcy, niecały rok. Podjąłem rękawice i dzisiaj się cieszę, że jestem zakwalifikowany i kończę swoją karierę na najważniejszej imprezie czterolecia. Będą to moje czwarte igrzyska olimpijskie. Niezależnie od tego, które zajmę miejsce, jestem już bardzo z siebie zadowolony, spełnionym sportowcem, mam medale olimpijskie, także realizuję się i spełniam swoje założenia, które gdzieś sobie w głowie poukładałem i mogę tylko powiedzieć, że dziękuję wszystkim, którzy wytrzymali mój roller coaster w związku z powrotami i kibicują, dalej kibicują, w jakiś sposób trzymają kciuki za mnie. Jestem w związku z tym bardzo szczęśliwy. No dobrze, ale powiedz tak, czego my możemy się spodziewać po twoim starcie, bo wiadomo było, że kwalifikacje zapewniłeś sobie w tym biegu dystansowym ze startu wspólnego.
który jest taką troszeczkę loterią. Tam się wszystko może wydarzyć i właśnie tutaj w Tomaszowie Mazowieckim przecież w zawodach Pucharu Świata wyczułeś świetnie intencje rywali, jakoś się tam podłapałeś pod ucieczkę, zająłeś trzecie miejsce i to ci dało bardzo dużo punktów w tym rankingu Pucharu Świata i to też było jakby takim decydującym elementem w tej walce o olimpijski awans. Na 1500 metrów już tak dobrze ci nie szło, no ale to jest jakby zrozumiałe. Ty masz swoje lata, miałeś przerwę. Ci najgroźniejsi przeciwnicy przecież cały czas trenowali, cały czas pracowali, oni tam robili progres. No i teraz okazało się, że na 1500 metrów też chyba wystartujesz, bo się wysypali się reprezentanci Niemiec, którzy wprawdzie kwalifikację olimpijską wywalczyli, ale nie zrobili swoich krajowych minimów i dlatego zwolniły się miejsca, a ponieważ ty byłeś bliżytko na rezerwie, no to okazuje się, że jest dla ciebie miejsce. No to czy to jakoś zmienia teraz twoje podejście do tego startu na igrzyskach? Czy ty teraz zmienisz, nie wiem, w tych ostatnich dniach jakieś przygotowania, treningi? Jak to będzie wyglądało? Zgadza się. Ja generalnie przewartościowałem swoje przygotowania już na samym początku. Kwalifikacjami po prostu wiedziałem, że będę chciał się zakwalifikować do dystansu, do biegu masowego i dystansu 1500 metrów. Jak stanąłem na 1500, zostałem w jakiś tam sposób zweryfikowany, że mogę osiągać już nieco słabsze rezultaty niż do tej pory. Dlatego zmieniłem jak gdyby nastawienie, że moim głównym biegiem będzie bieg masowy, na którym swoją drogą bardzo dobrze się zaprezentowałem tutaj w Tomaszowie Mazowieckim, na którym może się tak naprawdę wszystko zdarzyć, bo trzecie miejsce w Pucharze Świata po ponad dwuletniej przerwie, no to myślę, że każdy by brał w ciemno. Ja się śmiałem, że już mógłbym zakończyć karierę, no ale tak naprawdę celem są Igrzyska Olimpijskie i tam właśnie to zaplanowałem. Także cieszę się bardzo, że mam możliwość startu również na dystansie 1500 metrów. Będzie taka możliwość. No będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony, jak zwykle zostawić serce na lodzie. Dobrze, a słuchaj, czy w związku z tym będziesz jakoś już tam na miejscu w Pekinie kombinować i kłaść akcenty, większą uwagę i koncentrację na jednej konkurencji, czy po prostu pojedziesz na maksa i zobaczysz, co z tego wyjdzie? Zgadza się, ja pojadę na maksa obydwie konkurencje, tak naprawdę ja już troszeczkę zmieniłem swoje przygotowania z racji tego, że miałem do Pekinu lecieć nieco później, w związku z tym, że zwolniło się miejsce na 1500 metrów, lecę do Pekinu wcześniej, aby się zaaklimatyzować na ten bieg, aby podejść poważnie do startu, także no, trzeba reagować, to tak jak w straży, musisz być zawsze gotowy. Ty cały czas tą strażą żyjesz, ale jeszcze musisz poczekać z tym skupieniem i koncentracją i pomyśleć też jednak troszeczkę jeszcze o tych igrzyskach. No to teraz cię zapytam, twoim zdaniem, kto tam jest faworytem na 1500 metrów do złotego medalu, do medali, bo myślę, że czołówka jest dosyć taka ścisła, mocna, prawda? Myślę, że jak na każdych igrzyskach może się urodzić nowy faworyt, ale na pewno prym będą wiedli Holendrzy i jakbym miał obstawiać w ciemno, to walka rozegra się między Nuysem a Krolem. No ale tak jak mówię, to jest sport i tutaj pewniaków 100% nie ma. W Soczi też miał wygrać ktoś inny, także ja myślę, że to jest sport i dlatego jest taki piękny. Trzymam kciuki też za naszą reprezentację, jeżeli chodzi o biegi krótkie w sprincie, mamy też duże możliwości, także zobaczymy, co nam pokaże na miejscu ten obiekt, ta arena, bo tak naprawdę nie mieliśmy możliwości startu na teście przedolimpijskim, także wszyscy traktują to jako dużą zagadkę. A jaki wynik Ciebie będzie satysfakcjonować na 1500? Na 1500? Myślę, że wejście w 20 będzie naprawdę sporym wyczynem w tym momencie, patrząc po czasach, jakie są osiągane i no, czasach, które ja tak naprawdę osiągnąłem. Najlepszy przejazd miałem tutaj w Tomaszowie. To było czwarte miejsce w grupie B. Czasowo dawało mi to 17 miejsce. Jeżeli zbliżyłbym się do tak dobrego przejazdu, to jestem w stanie jakby to powtórzyć. Dobrze, a co kombinujesz w biegu masowym ze startu wspólnego? Tego dzisiaj jaki nie powiem. Jaki przebieg tego wyścigu
będzie dla Ciebie lepszy? Jak Ty byś chciał, żeby on się ułożył? Gdzie chcesz tutaj poszukać swoich szans i możliwości? Powiem szczerze, że mam pełną głowę, bo tak naprawdę wszystko się może zdarzyć i trzeba być czujnym, trzeba patrzeć, kto będzie uciekał, w jakim składzie, czy liderzy zostaną. Najlepiej byłoby się zabrać z ucieczką, która nie ma lidera, bo wówczas jest szansa, że nie będzie goniona. Ale tak naprawdę no, to jest nieprzewidywalny bieg i tam się może zdarzyć wszystko. No właśnie, ale dzięki temu, że ten bieg jest taki nieprzewidywalny, to chyba właśnie tutaj masz jakieś szanse, prawda? Że tak jak w Tomaszowie, jakby ci się udało zabrać do ucieczki, to jesteś tak fizycznie, kondycyjnie przygotowany, że będziesz w stanie wytrzymać, no bo trzeba będzie cały czas uciekać. Jestem przygotowany najlepiej, jak się udało przez ten czas przygotować. Tak naprawdę potrzeba będzie szczęścia, tak jak było też potrzebne szczęście w Soczi. Także jestem dobrej myśli, będę chciał się pokazać jak najlepszej strony i to się dla mnie liczy dzisiaj. Słuchaj, tak się składa, że przed tymi igrzyskami w Pekinie bardzo dużo mówi się o grupie sprinterskiej, prawda? Która poczyniła bardzo fajne postępy i w tym sezonie przedolimpijskim w zawodach Pucharu Świata mieliśmy na podium reprezentantów naszego kraju i to wśród dziewczyn i to wśród chłopaków. Jakie Ty dajesz im szanse takiej realnej walki o medale? Bo z tego co ja wiem, oni są tak nastawieni psychicznie, że oni lecą tam do Pekinu po to, żeby właśnie walczyć o medale na igrzyskach. Dokładnie, tak jak zaznaczyłeś, mamy silną grupę sprinterską i tak naprawdę nie jest to przypadek, że oni zajmują miejsca na podium Pucharu Świata czy Mistrzostw Europy. Także myślę, że apetyty mają duże tak naprawdę i oczekiwania są również duże. Z mojej strony wygląda to tak, że zawodnicy, ci najbardziej doświadczeni chyba mają największe szanse na jak najwyższe lokaty. Może się zakręcić niedaleko medalu, ale nie chciałbym zapeszać. Miejsca w ósemce to myślę będą bardzo dobre miejsca. Ale mówisz niedaleko medalu, a medal? Może się zdarzyć. Nie chcesz zapeszać. Może się zdarzyć. No wiadomo, że 500 metrów to jest taka konkurencja, że tam no jeden drobniutki błąd techniczny już powoduje, że jest pozamiatany, tak? Tak, zgadza się. No niestety to jest sprint i tak naprawdę każdy błąd, delikatny błąd rzutuje utratą miejsca. Także no tutaj się może zdarzyć wszystko. Dobra, Zbychu, dziękuję, bo musisz się szykować do kolejnego startu. Za chwilę jedziemy dalej. I jedziecie dalej, dobra. Dzięki, trzymam kciuki. Oczywiście będziemy się kontaktować już jak będziesz, wiesz, w Pekinie, dobra? Tak jest, trzymajcie również kciuki za nas. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, trzymaj się. No i tak, i w ten sposób, słuchajcie, udało nam się w takich trudnych okolicznościach porozmawiać ze Zbyszkiem Brudką. To nie jest proste zadanie, bo te obostrzenia covidowe cały czas nam przeszkadzają, ale czego się nie robi dla kibiców, więc spróbowałem takiego sposobu. Nie wiem, czy Wam się to spodoba, czy nie, ale będę próbować właśnie z niektórymi sportowcami w ten sposób się łączyć, gdzieś tam za pośrednictwem mediów społecznościowych. No wszystko po to, żeby po prostu z nimi porozmawiać, dowiedzieć się, co u nich słychać, jak się czują, w jakiej są dyspozycji, w jakiej formie, jakie szanse sobie dają na to, aby w tym Pekinie gdzieś tam, jak Zbyszek powiedział, zakręcić się koło złota. Piękna by to była sprawa, mamy nadzieję, że tak się stanie. No i co? Kończymy ten wideo podcast, to nie jak to nazwiemy. Pierwszy taki na arenie lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, a kolejne przed nami. Do zobaczenia. Dzięki.